Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kulturalnym bloku lokalnym. Dziś nagrywamy się w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie. Jest to miejsce niecodzienne dla naszego programu, ale związane z kulturą i przede wszystkim związane z moim dzisiejszym gościem, Karoliną Glabisz. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Ja już troszeczkę Cię zapowiedziałam, że jesteś tutaj związana z Miejskim Ośrodkiem Kultury, ale rozwiń to, w jaki sposób jesteś związana z Piastowem? Znaczy ja przede wszystkim trafiłam do Piastowa trochę przypadkiem, ponieważ trafiłam tutaj na praktyki. To był jedyny ośrodek kultury, który odpisał mi na maila, kiedy musiałam wykonać praktyki w ramach studiów. I tak naprawdę no, przyszłam tutaj na chwilę i zostałam na trochę dłuższą chwilę, więc obecnie pracuję tutaj w kinie, ale też i w sekretariacie i też prowadzę zajęcia z dziećmi w trakcie lata w mieście i zimy w mieście. Także jakby no, spędzam tutaj naprawdę większość swojego wolnego czasu. Czyli z Piastowem jesteś związana zawodowo, ale z powiatem pruszkowskim ogólnie życiowo, bo jesteś z Michałowic. Tak, jestem z Michałowic, mieszkam w Michałowicach. Mimo, że wcześniej mieszkałam w Warszawie, to gdzieś te Michałowice zawsze były w moim sercu. Spędzałam tutaj też wakacje i ferie, i mam rodzinę, także generalnie no, gdzieś te Michałowice zawsze się pojawiały w moim życiu. No dobrze, to przejdźmy do meritum. Meritum tak naprawdę jest związane z no, Twoją twórczością literacką, już można tak śmiało powiedzieć. 13 lipca wyszła Twoja debiutancka powieść, Haven. No i rozwijmy ten wątek. Skąd w ogóle się pomysł wziął u Ciebie, może właśnie tak do korzeni? Skąd się u Ciebie wziął pomysł napisania? Szczerze mówiąc, to ja na samym początku pisałam, bo pisałam dla siebie. Trochę to było na zasadzie, że mogłam to, co odczuwam, po prostu przelać na papier i było mi o wiele łatwiej wprowadzić to, co czuję w usta innych bohaterów, niż stricte w swoje. I myślę, że jak zaczynałam, to na pewno nie przypuszczałam, że to się tak potoczy i że to będzie miało formę stricte książki i że to będzie wydane i że ludzie będą to czytać. Więc jak ja zaczynałam, no to były pojedyncze rozdziały, które wysyłałam gdzieś tam do moich znajomych na zasadzie, a może chcecie przeczytać? A oni pisali, no dobra, no ale no to co dalej? I co dalej? I co dalej? No i z tego i co dalej? No i powstała książka z tego co dalej właśnie. I właśnie no, tym sposobem na ten moment Heaven ma 320 stron, jest dostępny w księgarniach, ludzie czytają, ludzie komentują, recenzują. No i szczerze mówiąc, chyba nigdy bym nie pomyślała, że to się tak skończy. A ile to trwało? Bo jak rozumiem, to nie teraz masz 24 lata. Tak. W jakim wieku zaczęłaś pisać tą książkę? Ja miałam chyba wtedy 21 lat. Tak mi się wydaje. Napisanie zajęło mi rok z przerwami, a Heaven potem dzielnie czekało na swój wielki krok, ponieważ on przeleżał no, w szufladzie tak naprawdę no, 2 lata. Można by powiedzieć, od tamtej pory. Więc no teraz mając 24 lata, Heaven nagle się ożywiło i nagle trafiło do życia. Powiedzmy też o samej treści, oczywiście nie spoilerując, ale powiedzmy o czym ta książka jest, bo poruszasz w niej, bohaterką jest, główną bohaterką jest dziewczyna i poruszasz w niej takie tematy jak poczucie straty, trudne środowisko, złe towarzystwo, zmiana miejsca do życia, czyli no w sumie takie tematy, które można by było podpiąć pod młodzież. Czy taki był Twój zamysł przy pisaniu książki, że to będzie książka właśnie dedykowana tym odbiorcom, młodym osobom, może młodym dziewczynom? No myślę, że na pewno młode dziewczyny się bardziej odnajdą w tej literaturze niż młodzi mężczyźni, że tak powiem. Chyba głównie przez to, że no główną bohaterką jest dziewczyna po prostu, która ma 18 lat i to jest wydaje mi się też taki moment w życiu każdego człowieka, kiedy my zaczynamy szukać siebie. I różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. No faktycznie no, główna bohaterka trochę dostała od życia i nie do końca sobie z tym poradziła. I tutaj chodziło mi głównie o to, że chciałam, żeby ludzie młodzi, którzy być może przechodzą przez coś podobnego, żeby odnaleźli taką trochę nadzieję na to, że może być inaczej w życiu, takie pocieszenie, że wszystko, co złe, kiedyś się kończy i że czas tak naprawdę leczy nasze rany. Nawet jeżeli zajmie nam to 10 lat, a nie 2 miesiące, tak jak w książce, bo tutaj no, wszystko jest trochę bardziej przyspieszone, to chciałam pokazać, że każdy z nas zasługuje na takie szczęśliwe zakończenie i że nasze życie naprawdę jest pełne niespodzianek i że po prostu trzeba w to uwierzyć, że tak będzie. I mniej więcej taki był chyba główny cel, jak pisałam i jak kreowałam bohaterkę. No i też gdzieś, wiadomo, przekładałam swoje osobiste odczucia, jakieś swoje
rzeczy, które przeżyłam. I chciałam po prostu pokazać, że jeśli ja przeżyłam i ja nadal tu jestem i jest super, no to że inni też tak będą mieli. A z książkami jest trochę tak, tak w moim odczuciu, nie wiem czy to potwierdzisz, że jak czytamy książki, to szukamy takich analogii do swojego życia albo do życia innych ludzi, którzy nas otaczają, że szukamy tak. podobieństw, prawda? Mhm. Zdecydowanie tak. I mam nadzieję, że ludzie odnaleźli siebie w każdym z bohaterów. Ja sama odnajduję po czasie tak naprawdę siebie w każdym z bohaterów. Myślę, że jak pisałam, to tego nie odczuwałam. Ale im częściej gdzieś ktoś się mnie o coś pyta, im częściej ja też mam możliwość wracania do tego tekstu, no to sobie myślę, że kurczę, no ja się trochę zachowuję jak ktoś tam. I nagle się okazuje, że tak naprawdę ja włożyłam cząstkę siebie w każdego bohatera i mam też nadzieję, że każdy czytelnik gdzieś tą cząstkę siebie w tych bohaterach też odnajdzie. I powiedzmy może też o samym tytule, bo w przetłumaczeniu to jest przystań i ta bohaterka Amy, gdzie tą przystań znalazła? Można by powiedzieć, że poniekąd znalazła to w tej małej miejscowości, której została zesłana. A osadźmy ją geograficznie, to jest Kanada? To jest Kanada, to jest Pickering, to jest niewielka miejscowość niedaleko Kanady, znaczy niedaleko Kanady, jest w Kanadzie, niedaleko Toronto. Ale myślę, że jej taką przystanią, takim niebem tak naprawdę, stali się ludzie, których ona tam poznała. Ludzie, którzy ją otaczali i którzy sprawili, że to miejsce przestało być takim strasznym, odludnym miejscem, w które trafiła za karę, a stało się po prostu jej domem, nowym domem, w którym się odnalazła, w którym poczuła się swobodnie i w którym myślę, że chciała zostać na dłużej. A czemu akurat Kanada? Bo to jest dość odległe miejsce na mapie od nas, a nie kusiło cię, żeby osadzić fabułę książki tutaj w naszej okolicy, na przykład w Piastowie albo w Michałowicach? Na tamten moment chyba nie. Ja też przyznam szczerze, że ja nie czytam książek, które są osadzone w Polsce. Mam jakoś z tym trochę problem, jakoś ciężej jest mi wyobrazić sobie tych bohaterów, wyobrazić sobie te miejsca. Myślę, że też dlatego, że mam je na co dzień. Jakby no Polska jest obszerna i wiadomo, że akcja książek dzieje się w różnych miejscach, ale to jest takie bardziej na co dzień, takie namacalne. A gdzieś jednak chciałam tą Kanadę, to też przez to, że no Stany Zjednoczone są prawie w każdej książce, mam wrażenie, a Kanada, książki, która działa się w Kanadzie, jeszcze nie czytałam, więc stąd pomysł na Kanadę. No też przede wszystkim Kanada jest pięknym krajem. I jakby miałam nadzieję, że ludzie poczują po prostu ten urok tego miejsca. No właśnie, a zgłębiałaś swoją wiedzę na temat Kanady przed napisaniem książki bądź samego pomysłu osadzenia tej fabuły tam. Tak, jak najbardziej. No nie miałam okazji być w Kanadzie jeszcze. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Ale ja w momencie, kiedy szukałam miejsc, które się pojawiają w książce, to są rzeczywiste miejsca i odległości, które bohaterowie pokonują pomiędzy różnymi miejscami, to są rzeczywiste odległości. Ja zrobiłam taki research trochę w Google Mapsie, przyznam szczerze. To był mój jedyny sposób na podróżowanie po Kanadzie. Po prostu chciałam, żeby to było w miarę wiarygodne, żeby to też nie było jakoś bardzo odklejone od rzeczywistości. Jesteś absolwentką, świeżą absolwentką, bo ten lipiec, to tak jak już mówiłaś wcześniej przed nagraniem, że ten lipiec też to był miesiąc twojej obrony, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej, a dokładnie Psychopedagogiki Kreatywności. Tak, brzmi tak. Trudno, ale dlaczego o tym mówię? Czy z tej twojej ścieżki akademickiej też może czerpałaś jakąś wiedzę na temat tego, jak ta twoja historia ma być zbudowana, bądź inspiracje? Wydaje mi się, że sam fakt tego, że ja zaczęłam pisać, to było dosyć mocno związane tak naprawdę ze studiami, które kończyłam. Bo najpierw skończyłam psychopedagogikę kreatywności, to pierwsze studia, a drugie studia to pedagogika kultury i media cyfrowe. Tylko w momencie, kiedy wydawałam książkę, jeszcze nie skończyłam, więc wolałam nie zapeszać. Okay. Ale w każdym razie ja się wiele tam nauczyłam. Ja się nauczyłam właśnie przede wszystkim o tym, jak tą kreatywność w sobie rozbudzać. Jak rozwijać ją w sobie, jak rozwijać ją w innych. I myślę, że też chyba przez to, że trochę moje myślenie się zmieniło, ja zmieniłam postrzeganie siebie. I w momencie, kiedy ja tak usiadłam i zaczęłam pisać, i pisałam coraz więcej, ja myślałam o tej historii dzień i noc, ona była ze mną po prostu przez 24 godziny na dobę. A zmieniałaś coś w trakcie? Wracałaś do jakichś fragmentów i poprawiałaś? Albo właśnie modyfikowałaś jakieś kierunki, w których ma się rozwijać?
No, troszkę tak. No, przede wszystkim na pewno zakończenie. Na początku miało być inne, jest jakie jest. Nie wszystkim się podoba, ale jednocześnie myślę, że wyszło dobrze z tym zakończeniem. Nie wiem, czy mogę zdradzić, może jednak nie, żeby nie było za dużo spoilerów. Zostawmy to tajemnicą. Tak, na pewno zakończenie miało być inne na początku i w trakcie po prostu uznałam, że zmieńmy to. Że ja nie chcę, żeby ono było takie proste, jak sobie wymyśliłam na początku. I też było sporo rzeczy, które na początku miały się pojawić, a potem je zmieniłam, potem je zamieniłam, trochę kolejność zamieniłam. Więc tak, no przez to, że ta historia była żywa, ona się budowała tak naprawdę codziennie i budowała się w mojej głowie. To inspiracją było tak naprawdę wszystko, co widziałam. Czasem, nie wiem, zobaczyłam kogoś na ulicy i sobie pomyślałam, kurczę, ale to było fajne, ja chcę to napisać. I nagle się okazało, że to trochę nie pasuje do tego, co już było, więc trzeba było tam wszystko pozamieniać, pozmieniać, żeby miało to ręce i nogi. Ale myślę, że takich wątpliwości, takich zmian to doświadczają wszyscy autorzy książek. Myślę, że na pewno. Także i na pewno nie jesteś odosobniona. Czasem jest też tak, że chciałoby się napisać jeszcze więcej i wprowadzić jeszcze coś, a potem jest takie myślenie, kurczę, no to trochę za dużo jak tego wszystkiego na jedną książkę. No i wtedy następuje moment, kiedy trzeba wybrać, trzeba tą selekcję przeprowadzić, że to trzeba usunąć, to zostawić, a może to się wykorzysta gdzieś indziej, więc te pomysły po prostu trafiają do takiego skarbca i czekają na dalsze wyciągnięcie. No właśnie, warto odłożyć na później, tak, mierzyć w przyszłości. Dokładnie. Powiedz, pomijając same pisanie, bo oczywiście do tego też trzeba mieć pewne predyspozycje, jakiś talent, ale masz 24 lata i to jest dla mnie niesamowite. Jak ty się przebiłaś przez ten proces, żeby książkę wydać? Bo no, przynajmniej w moim mniemaniu, no to nie jest takie łatwe. Jak taka młoda osoba się w takim świecie odnajduje? No i jak w ogóle to się stało, że ktoś, wydawnictwo po prostu to wydało? Znaczy tak, no zacznijmy od tego, że Heaven miało nie być książką. Miało nie być wydane i miało nie być czytane przez ludzi obcych. Heaven miały czytać tylko osoby mi bliskie. Takie, które wiedziałam, że nie powiedzą mi złego słowa. To była taka moja bezpieczna przestrzeń, dzięki której ja mogłam gdzieś tam się realizować, a jednocześnie też no, nie wystawiać się na tą krytykę świata zewnętrznego, bo wiadomo, że jak ktoś zaczyna i jest podekscytowany tym, co robi, no to bardziej motywujące i budujące jest to, kiedy dostaje te pozytywne opinie niż te negatywne. Więc tutaj był na pewno duży problem z tym, żeby się to gdzieś tam przebić z taką własną barierą i pokazać to światu. Więc to wymagało bardzo dużo odwagi ode mnie, żebym ja tą książkę pokazała. I tak naprawdę no, pierwszą osobą, która była spoza takiego mojego grona, takich zaufanych osób, była moja nauczycielka z podstawówki, z którą mam kontakt. I ona się dowiedziała, że ja... Z polskiego? Nie, z religii. To jest zaskoczenie, tak, była moją wychowawczynią też, więc miałyśmy po prostu bardzo dobry kontakt. I kiedy ona się dowiedziała, że ja napisałam książkę, bardzo przypadkiem, no to powiedziała, że ona chce ją przeczytać. Ja mówię, no, to przecież to nic takiego, no nie. Ale gdzieś tam sobie pomyślałam przez taki moment, że a kurczę, a czemu nie? No, co mi szkodzi? Więc zawiozłam jej moją książkę, ona po dwóch dniach przeczytała, napisała, że super. I czy nie zastanawiałam się nad jej wydaniem. I to był taki pierwszy moment, to był wrzesień chyba zeszłego roku, gdzie tak coś kliknęło. Ja tak sobie zaczęłam gdzieś tam sprawdzać, jak wydać książkę, no takie typowe wyszukiwanie w Google'u, jak wydać książkę, jak się za to zabrać, jak to zrobić. No i jak już ta decyzja się tak ukształtowała we mnie, że okej, no dobra, no spróbujmy, no to przyszedł moment, kiedy trzeba było tą książkę przygotować do wydania. Ja miałam cały pulpit w komputerze, po prostu w różnych wersjach, książki. Cały mój mail był po prostu do wydawnictw. Nawet nie jestem pewna, do ilu wydawnictw wysłałam. Przy czym no, czas oczekiwania na odpowiedź jest dosyć długi, bo zazwyczaj no, to jest tak do 3 miesięcy. Jak się nie dostanie odpowiedzi, no, znaczy, że po prostu nie są zainteresowani. Więc w momencie, kiedy ja to zaczęłam wysyłać, no, był koniec chyba września, ja pierwszą odpowiedź dostałam w listopadzie. To było chyba tydzień po moich urodzinach mniej więcej. Ja się zupełnie tego nie spodziewałam. Tutaj się nagle pojawiła wiadomość o tym, że jesteśmy zainteresowani. Ja sobie myślę, ale żartujecie, czy mówicie serio? I tak byłam trochę skonsternowana. Ja nie wiedziałam, co do końca mam zrobić, bo nie przypuszczałam, że ktoś się zdecyduje na to. Więc też tutaj jakby no, był ten moment takiego zastanawiania się właśnie, rozmawiania z wydawnictwem, jakby to miało wyglądać, przesyłania sobie umów i wszystkiego. No i
w końcu podjęłam decyzję, że no dobra, no spróbujmy. Skoro jest to, jest jakieś zainteresowanie z ich strony, że oni chcą to wydać, że uważają, że jest to jakoś wartościowe i może się to sprzedać, no to no dobra, no to czemu nie? A powiedz, jak twoje życie wygląda od tego 13 lipca? Bo jak rozumiem, już jakieś spotkania autorskie na koncie masz. No i jeszcze może powiedzmy, co przed nami, bo może osoby, które oglądają nasz program, będą mogły gdzieś przybyć i wziąć udział w takim spotkaniu z tobą. No to tak, no na pewno jak się pisze moje imię i nazwisko teraz w wyszukiwarkę, no to pierwsze, co wyskakuje, to jest książka, że ta książka jest. Jak się z tym czujesz, taka propa? Myślę, że tak czasem z ciekawości to robię. No to nie spodziewałam się, że tak będzie. Naprawdę się nie spodziewałam. Nawet chyba nigdy nie marzyłam o tym. Więc to też trochę inaczej. No i też mam wrażenie, że teraz jak ktoś mnie pozna, no to już będzie wiedział chyba wszystko o mnie, jak już mnie wygoogluje. Więc trochę ta prywatność, mam wrażenie, jest utracona. Ale jednocześnie ja myślę, że zyskałam przede wszystkim dużo więcej wiary w siebie. I w to, że jednak... że takie rzeczy się dzieją, że jak się czegoś naprawdę chce i jak na czymś nam zależy, to naprawdę możemy to osiągnąć. A jeśli chodzi o spotkania autorskie, no to do tej pory miałam jedno i było też zorganizowane tutaj właśnie w MOK-u. Ono było bardziej takie dla znajomych, dla przyjaciół, dla rodziny, bo też nie każdy miał możliwość poznać całą tą historię, jak to było. Ale jeśli chodzi o jakieś przyszłe spotkania, no to wstępnie jestem w takich rozmowach, żeby zrobić spotkanie autorskie w liceum Mickiewicza w Piastowie. Czyli lokalnie. Czyli lokalnie. No a co będzie dalej, no to zobaczymy. No właśnie, a propos przyszłości. Jak rozumiem, te odłożone twoje pomysły, które odłożyłaś do szuflady na ten moment, znajdą swój finał w twoich kolejnych książkach. No na to liczę. No mam nadzieję, że tak będzie. Póki co skończyłam pisać drugą część Heaven. Wszystkie wątki mam nadzieję, że zostały już tam powyjaśniane, że już to się stało taką jedną spójną historią. No i co istotne, myślę, że to nie będzie ostatnia książka moja. Nie wiem, czy będę ją wydawać, ale myślę, że każda historia jest warta opowiedzenia. I tak jak historia tych głównych bohaterów była na tamten moment ważna do opowiedzenia, myślę, że ta ich dalsza droga, którą przeszli, myślę, że też będzie po prostu warta tego, żeby gdzieś ona istniała. Bardzo ci, Karolina, dziękuję za rozmowę. W ogóle to jest niesamowite, jak ciekawie się ciebie słucha, z jaką pasją nam przedstawiasz tą całą historię napisania twojej debiutanckiej książki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam oczywiście do zapoznania się z książką Heaven i do oglądania kolejnych wydań Kulturalnego Bloku Lokalnego, bo możliwe, że jeszcze wrócimy z Karoliną przy okazji kolejnych książek. Oh,